Witajcie w kolejnej recenzji. Dzisiaj będzie to recenzja edukacyjnego domku firmy Smiley Play. Jest to taka niewielkich rozmiarów zabawka wykonana z plastiku. Tutaj jak widzicie mamy zwierzątka, a z tyłu znajduje się więcej tych kart. One są umieszczone tu za takimi uchwytami, dzięki czemu nie wypadną. Dzień dobry, wybierz kartę pracy i naciśnij start. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj. Niestety już mi się to włączyło. To jest bardzo delikatna zabawka i jej ogromnym minusem jest to, że nie ma wyłącznika. Uda mi się to wszystko wyjąć, czy nie uda mi się? O, jest to domek, jest przeznaczony dla dzieci na opakowaniu. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj. Zatkamy sobie. Domek jest przeznaczony według informacji z opakowania dla dzieci powyżej 3 roku życia. No, wydaje mi się, że troszkę zostało to zawyżone. Dla dwulatka by to moim zdaniem zabawka najbardziej idealna. Chociaż Martynka ma 3,5 roku, nadal chętnie się tym bawi. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj. Może tylko te karty dla młodszego byłyby nieodpowiednie, bo nawet tutaj jak widać chyba ta nam się podarła i została ta sklejona. One są dwustronne, więc jest naprawdę bardzo dużo tutaj możliwości zabawy. Tu mamy akurat części ciała. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj. Mamy zawody, warzywa, pojazdy, kolory i kształty, znów warzywa, z drugiej strony owoce. Tutaj takie szkolne rzeczy. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj. Zwierzęta leśne i zwierzęta gospodarskie. Tutaj mamy właśnie, to nam się powtarza z tym, co jest tutaj wbudowane. Widzicie, bardzo to delikatnie działa. Ja leciutko dotknęłam i już się tutaj uaktywnia ta zabawka. Jeżeli sobie położymy kartę, no to jest akurat ta sama, więc tutaj akurat różnicy nie będzie, ale z drugiej strony. O, położymy sobie. Najpierw musimy pamiętać, aby nacisnąć na start. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj. Każda z tych kart start ma w innym miejscu, aby odpowiednia strona nam się włączyła. Dusimy na start. Na wsi. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj. Jeżeli będziemy dusić sobie obrazki, to nam będzie tutaj głos mówił, co to jest. Myszka, pies, kaczka. Jeżeli nadusimy na znak zapytania, włączymy tryb zagadek. Zagadki. Gotowi? Naciśnij odpowiedź. Gdzie jest gęś? Super! Gdzie jest myszka? W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi... Nie udało się. Usłyszymy gdzie taki dźwięk. Jest myszka? Tu możemy sobie albo te karty wyjmować, albo wkładać jedną na drugą. Miejsca na to jest sporo. Szkoła. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj. Linijka. I tak samo mamy zagadki. Zagadki. Gotowi? Naciśnij odpowiedź. Gdzie jest piórnik? A na czerwony powyższy przycisk, gdy nadusimy, to przełączy się z powrotem. Szkoła. Tryb. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj. Którym będzie nam zabawka mówiła, jak się nazywa poszczególna rzecz. Jest to całkiem fajna zabawka, jak dla dziecka właśnie 2-3-letniego, który tutaj poznaje te kształty zwierzątka, kolory i tak dalej. Tutaj ma takie miejsce, w którym możemy podważyć sobie te karty, żeby je wyjąć. Z minusów jest brak regulacji głośności. Niestety ona jest jak dla mnie czasem trochę irytująca, bo dość głośno to tutaj wszystko działa. No i nie ma też nigdzie wyłącznika. Pozostawiona tak sama sobie po kilku przypomnieniach. Naciśnij obrazek lub napis i posłuchaj.
Po kilku przypomnieniach ona w końcu przestaje mówić, ale trzeba ją odłożyć gdzieś w miejsce, gdzie nic na nią nie upadnie, żadna inna zabawka ani nic jej nie dotknie, ponieważ ona się momentalnie przy najmniejszym dotyku znów uaktywnia. Także obrazek lub napis i posłuchaj. Także to są minusy, dwa minusy tej zabawki. Ona, jak widzicie, działa na dwie baterie, dwa paluszki. I tutaj sobie po skończonej zabawie chowamy nasze karty, aby wszystko było w jednym miejscu. To już by było na tyle. Zapraszam Was jeszcze na naszą stronę oraz na naszego Facebooka, aby nie przegapić żadnej kolejnej recenzji. Pozdrawiam!